Halo, cześć, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnej serii z gry Rimworld. Ostatnią serię mieliśmy na Alfie 11, teraz już wyszła Alfa 12. Także lecimy sobie z nią. To są wszystkie moje mody, które zainstalowałem do tej wersji. Nie wiem, czy tu będą wszystkie mody, które miałem wcześniej. Może tak, może nie, może nawet coś nowego będzie. Nie wiem, zobaczymy, tak naprawdę nie ma co gadać. Przejdźmy już do gry, stworzymy już sobie świat. Założyłem sobie nawet jedną kolonię, nawet nagrałem sobie jeden odcinek. Szkoda tylko, że był sam głos i nie było dźwięku, także nagrywam to na nowo, byłem już tak wkurzony, że musiałem sobie chwilę odpocząć, posłuchać dużo dobrej muzyki i dopiero teraz na nowo siadłem do nagrywania, no bo chciałem, żeby to już było na, tak jak teraz nagrywam, jest 23, żeby to było na jutro, bo już mi się zaczyna szkoła, trochę będę miał teraz mniej czasu na nagrywanie, lepiej, żebym to nagrał dzisiaj. Ogarnąłem trochę, o co chodzi z tymi nowymi storytellersami, o tak. Ten daje 5,5 dnia na ogarnięcie się i potem wysyła non-stop jakby fale, co 12 godzin, przeciwników. Ta to jest Cassandra Classic, wyobraźcie sobie, że te wszystkie to są zwykłe Cassandra Classic. Ta po prostu wysyła mniej razy jakieś rajdy na nas, jakieś ataki, tylko one są silniejsze. Ta wysyła ataki na nas co tydzień, zawsze są co tydzień. A ta wysyła na nas ataki częściej, ale są one jakby mniejsze. Tak to jest napisane na stronie tych modów. My polecimy sobie znowu z Cassandra Classic na normalnym poziomie trudności. Już stworzyłem sobie świat. Już wybrałem sobie miejsce do lądowania nawet. Wybierzemy sobie je na nowo. Chciałem sobie zacząć teraz grę na jakimś pustynnym biomie. Wylądowałem tutaj, w tym miejscu dokładnie. Także my może wylądujemy gdzieś indziej. Tu obok. Sandstone, limestone. Chciałem, żeby były max dwa typy kamieni. Chyba się nie da, żeby był jeden tak naprawdę tylko. Także wybierzemy sobie miejsce, gdzie są dwa typy kamieni. Sandstone, limestone. Bardzo spoko. Miejscuwa. Gorąca. Tylko sobie zwiększymy jakby nasz ekran gry. Nie wiem, czy ten wybrać, czy ten, sobie wybierzemy ten, trochę większy jest. No i wybieramy i teraz oczywiście musimy wybrać naszych kolonistów. Ojej, przypominam jednego, mam nadzieję, że nie był dobry. Może robić niby wszystko. Ale medycyna jest dobra. Research dobry, crafting dobry. Dobra, będziesz. Mniejsza z tym, nie będziemy tracić na to czasu. Znowu sobie poszukamy kogoś, kto może robić wszystko. Mining dobry, growing dobry, crafting świetny. No jest lazy, czyli wszystko będzie robił 15% wolniej. Szkoda tego akurat, no ale trudno. Dobrze się zajmuje zwierzętami, bo to jest nowa rzecz oczywiście. Zwierzęta są dodane w Alfie 12. Cooking ma na poziomie 6, czyli szybko się nauczy na 7, jeżeli jest w tym zapalony. I teraz by się ktoś przydał. O właśnie, ktoś ze strzelania, świetny. Mining mam ogarnięty. Konstrukcja. I shooting. To są dwie najważniejsze rzeczy. Z pesymistą to jest... nie pasujemy już. Careful shooter, tak samo nie. Będziesz strzelał rzadziej, ale bardziej celnie. To mi akurat nie pasuje zbyt bardzo. Poszukamy sobie kogoś, kto ma bardzo dobry jest ze strzelania. 7-7, ale nie może nosić rzeczy, to już mi się nie podoba. Trigger Happy jest beznadziejny ze strzelania, to od razu wam to mówi. Jest sensitive, jest bardzo sensitive na polski. Jezu, nie potrafię tego przyznać. Każdy raczej zrozumie. To mi się bardzo podoba, bo on chyba dzięki temu szybciej będzie pracował, jest dobry z miningu, konstrukcję świetną, jest dobrym nawet kucharzem. To wszystko ma dosyć ogarnięte, ze strzelania jest ekstra gościu. To jest babka nawet, no okej, sądzę, że może być. Będziemy mieć dwie kobiety, trzy kobiety. Okej, niech będą trzy kobiety. Najwyżej później jakiś facet do nas dojdzie. I zaczynamy naszą kolonię. Tak naprawdę nie ma co. Cię ustawiłem timer. Ustawiłem timer, okej. Dużo czasu nie straciliśmy na to robienie, chyba szybciej poszło jak ostatnio. Zobaczymy, jak ta mapa będzie wyglądać. Tu już możecie zauważyć nowy interfejs w grze. Mam teraz wszystko podzielone tutaj tak fajnie na dole. Nie mamy takiego jednego wysuwanego wielkiego paska jakby. Ja poczekam, aż oni wszyscy wylądują. Już się nam pokazali.
Oni są bez ciuchów. Czemu oni są bez ciuchów? Wszyscy jesteście bez ciuchów? O Jezu. To jest coś ze zdrowiem. Antony. Proszę, niech to nie będzie ta odstrzelania. Uff. Boże święty. Co to by było? To jest odstrzelania. Cryptoslick Sickness. To jest takie coś, że oni byli w tych komorach jakby i tu na ziemię zlatywali. I się teraz źle po prostu czują. To im minie. Ona ma słaby kręgosłup. Wolniej się będzie przestruszała. To nie jest jakieś dosyć dużo, to mimo wszystko wpływa. 30% na poruszanie się. Ale ma dwa katarakty zamiast oczu i ma beznadziejną jakby wizję. To od razu tobie daje nóż. Ty jesteś naszą łowczynią. No i ty tak, okej, możesz. Nawet pieska dostaliśmy na początku. Ej, spoko. Sporo rzeczy możemy ich nauczyć. Okej. No to uczcie ich, kto będzie od zwierzaków. Gdzie są zwierzęta? Tu są zwierzęta. Jak to się ogarnia? Dobra, najpierw tu wszystko ogarniemy. To jest podstawowa rzecz, jaką robimy. Firefighting oczywiście wszystkim dajemy na jeden. Doktoring też, żebyście się zajmowali naszymi kolonistami. Bycie pacjentem też na jedynkę. Przełączanie pstryczków też na jedynkę. Negocjacje, no ty już się od tego nadajesz. Handel to jest właśnie zajmowanie się zwierzętami. Okej, to Antony będziesz od zwierząt. Mimo, że nie masz oczu praktycznie, ale okej. Od razu będziesz naszym kucharzem. Lazy będzie naszą łowczynią. Rybami możecie wszyscy się zajmować. I tymi rzeczami również wszyscy możecie się zajmować. A jak zaraz będzie potrzeba coś zmienić, to szybko coś zmienimy. Na razie po prostu tak wszystko im ustawić, żeby mogli wszystko robić. Okej, i zaraz musimy sobie znaleźć jakąś fajną miejscówkę. Tu już mi się nawet podoba, to dosyć duże miejsce. Szkoda tylko, że obok nie ma gejzeru, chociaż nie jest nawet nie tak daleko gejzer. To jest druga taka miejscówka, tak naprawdę czy tu się rozbije, czy tu to... Dużo różnicy chyba mi to nie zrobi. Czy może bardziej tutaj, przy ścianie. Sam się zastanawiam, to jest już dobra miejscówka, duża. Sądzę, że nie ma co odchodzić jakoś specjalnie daleko. Tutaj mamy sandstone, tutaj mamy limestone. Limestone widzę, że ma więcej zdrowia. No to mnie przekonał limestone. Wbijamy się tutaj w limestone. I tu zaczniemy nasz domek robić. Także szybko zrobimy tutaj jakby nasz magazyn. Nasze wysypisko. I ich puszczamy jeszcze, żeby to wszystko przenosili, tylko najpierw im wszystko to odblokuje. Żeby te rzeczy uznawali po prostu za nasze. No i oczywiście posiłki jeszcze. Potrzebujemy łóżek, no to wiadomo. Zrobię najpierw jakąś ścianę podstawową. Na szybciocha to wszystko zrobimy. I niech oni to przenoszą. O, ten już wymiotuje. Coś mu jest nie tak, ale tam. Unrestricted. To mi się nie podoba, że nie potrafię ogarniać zwierząt, wiecie? Kto jest powinien być od naszych zwierząt? Handel, Antony, ty powinnaś być od zwierząt. A, nie mamy żarcia, okej. Czyli możliwe, że jak dostaniemy żarcie, no to wtedy będziemy mogli zaopiekować się naszym pieskiem. No a tak to na razie musimy czekać. Zastanawiam się, czy jak ona przeniosą te posiłki, które są były w tych kapsułach, to czy będą mogli je dać zwierzakowi. Mniejsza z tym, mnie się nie podoba, że oni wszyscy pracują. Ktoś powinien być, który odnoszenia, ale się coś gubię z tym gadaniem. Ktoś, kto ma słabą konstrukcję. Ty masz na czwórce, ty masz na dziewiątce, ty masz na zero. Barton, ty nie powinieneś się zajmować konstrukcją w ogóle. Także na razie wszystko ci dam bardziej jak konstrukcję. Bartonowi to powinien zmienić, nie? Antonemu. Barton, okej. Wszystkim się zajmuj bardziej jak konstrukcją. No już jakaś nowa nutka leci, ja jeszcze nie słyszałem.
Jedną nową nutkę słyszałem tak jak nagrywałem jakoś godzinkę temu. Tamten odcinek, o którym mówiłem. I była dosyć spoko. Ona też się wydaje dosyć ok. Zaraz pewnie się rozkręci. Sleeping pod nim zrobimy. Je czym prędzej trzeba będzie wymienić, bo one są beznadziejne. I animal sleeping pod dla naszego zwierzaczka. Czy tu są jakieś dromadery? Ostatnio mi się trafiły 3 dromadery na starcie, z czego się bardzo cieszyłem, bo z nich jest dosyć sporo skóry. I teraz mi się... A nie, trafiły się. Okej, okay. Z tego się bardzo cieszę. Niech to się upoluje. Kto od tego jest hunterem? Lazy. Okej, Lazy się zaraz pewnie tym zajmie. A my już zaczynamy tutaj robić jakieś podstawowe rzeczy. Resources na pewno. Hand sawmill, żeby dostawać deski. Deski są bardzo potrzebne na starcie. Podstawowy jakiś grill. I food preparation table, na którym będą się zajmować martwymi zwierzakami. A to wszystko możecie przenieść. Tame. Czy ja mogę kliknąć tame na niego? Nie. On już jest jakby udomowiony z nami. Hunter has shield and ranged weapon. Okej, czyli ty masz taką shield, dokładnie. Ostatnio też mi się dostało. Lazy też to masz? Antony znaczy się, też masz, okej. Proszę nie zakładaj tej tarczy, Lazy. Mam nadzieję, że nie będzie zakładała. No, nie zakłada, idzie. Walczyć. Znaczy, łowić jakby. Łowić? Nie. Polować, o. Tylko... dopatrzę, żeby czasem nie wróciła zaraz do domu i nie poszła spać bez upolo... właśnie to. Bez upolowania zwierzę. Ile ty możesz dostawać strzałów? W końcu wracają. Trening jakiś. Nikt nie może się nadal zajmować. Animal sleeping pod jest zarezerwowany. No ja nie chcę, żebyś szedł spać, tylko żebyś się zająć zwierzakiem, no. No nie wiem, gdzie to jest, naprawdę, nie mam zielonego pojęcia. Mniejsza z tym, sądzę, że nasz piesek sobie da radę. Oni będą spać strasznie długo. Bez jakiegoś lepszego łóżka to będzie masakra. Ty się nie relaksuj, proszę cię, tylko weź wszystko przenieś. Antony, ty nie idź na spacer. Patrz sobie w niebo, no. Na początku ten Joy mają strasznie niski, także... będą się pewnie musieli tym zajmować, niestety. Nie ma żarcia, ok, czyli musimy mieć jakieś normalne żarcie. Sądzę, że jak będzie mięso z tego dromadera, to... normalnie będą mogli to dać, no i widzisz, co się dzieje z takimi łóżkami. Oni idą spać i wstają i tak naprawdę jest noc. Także to mi się strasznie nie podoba. Lazy, proszę, nie relaksuj się, tylko idź mi tutaj... Czemu nie możesz hantować? Musisz się relaksować, naprawdę? To jest tak ważne? Zje posiłek i pójdzie spać. Nie, dobra, buduje coś. Ale... cannot hit target. O co chodzi? Boże, chodź mi tutaj. Mnie denerwujesz. Lazy się zajmuje, jest naszym łowcą. No to kurde. Czemu? Co się dzieje? Niech ktoś mi powie, czemu nie mogę... A, tą tarczę założyłaś, debilko. No. Teraz możesz. Okej. Okay. Na razie tego po prostu niech nie podnoszą. To jest taka tarcza jakby... nie, magnetyczna czy jakaś tam. Wokół naszego kolonisty i ona broni przed pociskami z zewnątrz, ale też nie możemy strzelać na zewnątrz. No jeżeli nasz łowca to założy, no to jest kiepsko. Zaraz będziemy mieć nasz hand sawmill. Będziemy mogli robić deski. I tych desek rób, dopóki nie będziemy mieć 150.
Sądzę, że taka na początek ilość spoko. Jedną rzeczą, która na pewno bardzo się przyda, to jest... O Jezu, ile ty możesz strzelać? Masz coś ze zdrowiem czy coś? Jesteś taka głupia? No bo ta broń jest taka beznadziejna, nie wiem. I oczywiście kolejna rzecz, która mnie w Remote strasznie denerwuje, to, że nie ma muzyki. To mnie tak irytuje czasami. Całe mięso róbcie na jerki. Czyli suszone mięso. Jak będziemy mieć parę desek zaraz, to będziemy mogli zrobić food preparation table. Zmienimy te dromadery na normalne mięso, na skóry. Zrobimy z tego nowe łóżka, damy żarcie naszemu pieskowi. Nie wiem, czy on nie zdechnie nam z głodu do tego czasu. Nie, on coś tam je. Czyli chyba jedzą te zwykłe posiłki psy. Tak mi się wydaje. Tu możemy trochę zacząć wykopywać i zrobić jedną z najważniejszych rzeczy na samym starcie gry, czyli research bench. Na zewnątrz to zrobimy? Nie, tu wykopie ktoś. Jedno miejsce. Falville. Może być. Nie interesuje mnie to za bardzo, jak nasza kolonia się nazywa. Bardziej jak funkcjonuje. I tutaj mining. Kto jest bardzo dobry z tego? 5, 3, 9. Nasz hunter jest bardzo dobrym minerem lazy, czyli ty będziesz tutaj mi zaraz kopała. Idź już stań, po co masz tyle spać? Nie wyspałaś się jeszcze? Jeszcze nie, o masakra. Od tego zacznij. I tu posadzimy, żeby się robił research bench. Barton też tym się zajmuje. Sądzę, że ktoś powinien być od kraftowania jednak. Antony będzie dobrą osobą od kraftowania, ale Barton też tym się zajmuje. Bardziej jak miningiem. Nie zajmujesz się tym. Dlaczego? Potrzebuję materiału. Nie mamy drewna, ale jestem głupi. O masakra. Barton, chodź mi tu szybko, zetnij tego kaktusa. Dziwne w ogóle jest, że w Remote z kaktusu dostajemy drewno, ale nie narzekam. Bez tego byłoby tak słabo. To jest tragedia po prostu. Najlepsze jest też to, że my na przykład nie możemy tutaj siać drzew. Nawet tych takich zwykłych, które nic nie robią, tylko dają drewno. Bo nie mamy nasion oczywiście. Teraz odwiedza. Oliwka. Może być. Gdzie jest nasza kolonia? Tutaj jest nasza kolonia. Mam nadzieję, że te deski nie pójdą na... Na research bench. Poszły na research bench. Nie, no weźcie mi to, przestańcie. Żartować macie mi zrobić to, żeby mi te dromadery nie zdechły zaraz. W sensie nie zgniły. Nie, z psiakiem jest wszystko okej. Żarcie jakieś ma chyba. Czyli on musi jeść te zwykłe posiłki, tak to. Drewna nadal mamy, sądzę, że za mało. Nie ma tu żadnych drzew. Są tylko te zasrane kaktusy. A z nich dużo, mimo wszystko, drewna nie ma. Co mnie bardzo niepokoi. Dobra, to już robią, tak, że research my sobie możemy postawić. Antony to skleja. Zaraz będą mieć nowe łóżka. W końcu będą mogli spać normalnie. Butcher Creature. I niech to robią w nieskończoność. Antony, weź się tym zajmij. Zobaczymy, ile skór z jednego takiego dostaniemy. Powinno starczyć. 18, no to prawie na 2 starczy. Czyli na 3 sądzę, że na luzie. No i takie oczywiście zrobimy 3. O, Anton już się zajmuje naszym psiakiem. Mi się bardzo podoba. No, failed. No niestety. Nie udało się go wyszkolić bardziej. Training wszystko możemy mu tak naprawdę robić, no nie? Czemu nie zaznaczać niby? W ogóle zwierzęta tu się bardzo przydają. Oczywiście taki psiak to z niego nie będzie mieć ani tam, nie wiem, mleka, ani tam mięsa. Ale to jest
pierwsza rzecz to jest, robi tak, że nasz pies będzie szedł za naszym kolonistą, do którego jest przywiązany, będzie go bronił, jeśli ktoś go zaatakuje. Release to znaczy, że go możemy wypuścić podczas jakiegoś ataku, że nie dość, że będzie nas bronił, to będzie mógł za nas atakować. Rescue to po prostu uratuje naszego kolonistę, który jest w jakiejś potrzebie. I Howling będzie nosił rzeczy, ale to nie jest tak, że będzie nosił rzeczy tak po prostu w nieskończoność, tak non-stop jak nasi koloniści. Czasem podejdzie, weźmie coś, odłoży, pójdzie się pobawić, znowu tak podejdzie, żeby to nie było po prostu zbyt przerąbane. Niech ktoś się zajmie tymi łóżkami, a nie ma wooden planków niestety jeszcze. Na to ile potrzeba? 30. Czyli jeszcze raz to zrobię, bo tu 15 chyba wychodzi, tak, 15 wychodzi. Już wooden planki na to wszystko będą. Anton śpi na tym. Debil, no. Ale ma optymizm nowej kolonii, także na razie się tym nie trzeba przejmować. Mam w końcu normalne łóżka, zacznę normalnie spać, także od teraz już trochę więcej będzie czasu na robienie tego wszystkiego. Zaraz zrobimy research bench. Naszego psiaka możemy zrobić coś lepszego do spania. Ciekawi mnie bardzo. O, już upłynął na razie czas. Ale za chwilę sobie jeszcze pogramy, no bo na początku tam trochę musieliśmy ustawiać tych rzeczy. Czemu nikt tutaj nie robi suszonego mięsa? Chyba nie mamy żadnego. Nie, Antony powinien się tym zajmować. Antony, czemu nie gotujesz? A nie, trochę już tam ugotowałeś. Ojej, a to się szybko psuje na zewnątrz. Masakra, weźcie to wszystko, włóż je do środka. Oczywiście psuje w sensie jakby zdrowia. Wszystko wyczyścimy. Jedzenie, posiłki, jerki. Ok. I większy priorytet. Ustawimy, że oni to wszystko przenieśli. Oczywiście jak coś jest zadaszone, to się nie będzie psuło. Uda się go wytrenować? Nie udało się, znowu 45% szans, no niestety. Może następnym razem się uda, będzie już chodził tam za Lazy chyba. Czy tam, kto jest od tych zwierząt? Antony, no to za Antonym będzie chodził nasz psiak. Będzie mu pomagał. Dobra, i na razie to chyba. O, Emo, przyszła do naszej kolonii Emo jakaś nowa. Pierwszy odcinek, już mamy nowego kolonistę. Wszystko może robić. Grim Thump, to jest bardzo fajne. Jeżeli będzie siała roślinki, to będzie się lepiej czuła. Ascetic. A, okej, jest ascetą, czyli musi mieć słabo jakby. To jest nowy perk, nie było tego wcześniej. Jako asceta musi mieć słabą, jak to się nazywa? Bedroom, sypialnię. Jeśli będzie miała jakąś bogatą, się po prostu będzie źle czuła jako ascetka. Nie jesteś konstruktorem, ale możesz robić wszystko, dlatego zaraz ci to wszystko przypiszemy. Żebyś mogła wszystko robić. Oczywiście hunterem nie będziesz. Do tego się nie dasz. O, będziesz super negocjatorką. Tu wszystko zaznaczymy. Tu wszystko robić możesz. Będziesz się zajmowała growingiem, ja to już wiem. I zrobisz sobie sama łóżko. Ale zanim to zrobisz, to ja dziękuję. Colwyn, to jest moja kolonia, którą nagrywałem i się nie nagrała. Ta mi się podoba bardziej. Bardzo mi się podoba, że doszła do nas nowa koloniska od razu w pierwszym odcinku. To jest koloniska, czy tak? Mamy 4 laski tutaj, no, okej. Także dziękuję bardzo wam za oglądanie. Jak odcinek się podobał, to daj lajka, subskrybuj i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym już jutro. No bo oczywiście Rimworld to będzie seria codzienna, główna seria na moim kanale. Także cześć.